tymi drzwiami. Jesteś pewien, że to bezpieczne być tak blisko nich? Tylko ja mam klucz. Skąd to masz? Chodźcie. Jest tutaj. Co? Ile masz lat? A ty ile masz? Tyle samo? Tak, czyżby? No, prawie. Okej. Okay. No tak. To tutaj. Witam w moim biurze. Jak długo się tutaj ukrywacie? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody. Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj, stary. Nie gryzę. Czemu nie uciekliście? Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź. Coś ci pokażę. Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie. I warują przy tym cholernym moście. A nocą? Zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi, możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Mam jeszcze jedno. Czekaj. Wow. Dobra, gotowa? Nie wiem sobie krzywdy. Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. Kolejna porażka. A ona niczym się nie przejmuje. Dobra, gotowa? To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co? Śmieszy cię coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego... No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Spokojnie. My też szukamy świetlików. My jesteśmy tutaj. A tu stoi opuszczona wieża radiowa, zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. W takim razie musimy odpocząć. Mówi, że czas się zbierać. Słuchaj, będziemy się przemieszczać szybko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak rzep. Jak rzep. Jak rzep. Jasne. Dobrze, dobrze. Dobra. Gotowi? Tak. Dobra. Dobra, nie oddalajcie się, okej? Wiesz, co robisz? Tak. To dobrze. Spokojnie, staruszku. Mam nadzieję, że wiesz, dokąd iść. Tędy. Thank you.
spróbujmy ich zdjąć po cichu. Prowadź, idę za tobą. Okej. Hej, jak leci? Próbuję nie zmarznąć. A co u was? Załatwiliśmy paru zakażonych, ale ani śladu tych turystów. Zauważyli! Schowajcie się! Szybko! Z tego dupku! Koleś, nie rób teraz żadnych głupot! Nie! Słuchaj. Okej. Udało się.
O nie. Mam go. Chodźcie. Oczy dookoła głowy, to jeszcze nie koniec. Okej, patrzcie. W porządku. Sam, chodź. Dobra, dawaj. Proszę bardzo. Chodź. Cholera. Szybko, szybko. Mam cię. Idź. Okej, musimy go wyciągnąć. Zaranujemy ją. Przepraszam. My spadamy. Co? To jakiś bezsens. Hej, teraz. Pojebało cię, Henry? Trzymamy się razem. Joel, chodź. Poszukajmy zapasów. Nieźle, co? No, no. Niech ci woda sodowa nie uderzy do głowy. I nie wstawaj. Się zostało. Pozabijają nas! Nie mamy innego wyboru. Zeskoczymy! Jest za wysoka, a ty nie umiesz pływać. Podsadzę cię, przebiegniesz obok nich.
pomożesz mi! Eli! Nie mamy czasu! Eli! Henry! Obudził się! Hej, ty! Żyjemy. Okay. Widzisz? I co, nie mówiłem? Wszystko gra! Nic mu nie jest! To sam was wypatrzył! Opiliście się sporo wody i... Co ty, kurwa! Henry! Hej! Jest wkurzony, ale nic nam nie zrobi! Jesteś, kurwa, pewien! Przestań! Joel! Zostawił nas na pewną śmierć. Nie! Mieliście sporą szansę i udało się! Gdybym po was wrócił, naraziłbym sama. Nie podchodź. A gdyby chodziło o nią, to wróciłbyś po nas? Uratowałem cię. I mnie też. Utonęlibyśmy. W porządku, Sam, nic mi nie jest. Wiesz, cieszę się, że was wypatrzyliśmy. Wieża radiowa jest po drugiej stronie klifu. Okej? Okay? Znajdziemy tam kupę zapasów. Nie pożałujesz, że mnie nie zabiłeś. Przeszukamy teren. Może coś znajdziemy. Niezła jazda. Wszystko gra? Tak. Znajdźmy tę wieżę radiową. Hej, może w tej łódce coś się uda znaleźć. Oczy dookoła głowy! Dawno na to wpadłem. Wow. Co? Na wodzie jest nieco inaczej. Hej, Eli! Chyba coś znaleźliśmy. Ej, chodź mi to obejrzeć. Obstawiam, że tędy się stąd wydostaniemy. Okej, okay, pomóż mi z tym. Dawaj. Dobra, dzieciaki, właśnie! Okej, trzymam. Teraz ty. Okej. Ej, zgaście latarki. Sam, nie... Zaś. W końcu się nauczyłeś. Thank you.
Którędy? Widzisz coś? Trzeba znaleźć inną drogę. Joel, zobaczmy, co tam jest. Dobra. Sprawdzimy tę stronę. Nie przepadam za to miejsce. Ja też nie. To nie mamy wyboru. Tędy! Tu chyba jest jakieś przejście! O, tutaj! Dostaniemy się tędy? Nie, nie dosięgniemy. Nie umiem pływać. No to witaj w klubie. Joel, jak się dostaniemy na drugą stronę? Trzeba coś wykombinować. Zacięło się. Zobaczcie, generator. Czekajcie. Henry, spróbuj! Rozejrzyj się. Zostańcie tutaj. Thank you.
Tak! Nic mi nie jest. Znowu to coś. Chodź, Eli. O, proszę bardzo, sprytne. O, chcę się stąd wydostać. Dobra, trzeba sprawdzić, czy generator działa. Chwila prawdy. Mamy wyboru. Stój! To pułapka dźwiękowa. Co? To jakiś alarm.
Ja tam nic nie słyszę. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Ale chyba się już wyniosł. Kto by tu chciał zostać? Ktoś, kto sądził, że jest tu bezpiecznie. Słyszałeś? Zarażeni. Cicho. Eli, szybko, szybko! Wiemy, co się z nimi stało. Był tam klikacz, więc nikogo innego nie mogło tam być już od dawna. Musimy przejść naprzód. Miejmy nadzieję, że więcej ich nie spotkamy. Wątpliwie, wiem. Thank you.
Hej, myślisz, że to prowadzi na zewnątrz? Może. Za wysoko, żeby kogoś podsadzić. Może da się tam dostać jakoś inaczej. Odsuń się! Sam! Ta, spoko. To moja wina. Pewnie uruchomiłem jakieś zabezpieczenie. Dobra, Henry, spróbujmy ją podnieść. Ups. Kiepska sprawa. Tak, wiem. Za każdym klikacze! Razem... Co? Kurde, to cholerstwo, ani drgnie! Dalej, uciekaj! Sam? Trzymaj się Joela! Henry, musimy kurwa uciekać! A ty go piluj! Idź! Tak wiem. Dobra, dobra. Zobaczmy, czy uda nam się znaleźć drogę do wyjścia. Dobra. Okej. Widziałeś? Trzymaj się z tyłu i rób to, co ja. Okej. Thank you.
Po lewej! Ruchy! To oni! Sam! O, dzięki Bogu! Musimy uciekać! Drzwi! Tam! Sam! Uciekaj! Jest ich tu za dużo! Eli, odejdź od drzwi! Może spróbujmy razem!
Dawaj. Sam! Przeczołgał się! Co zrobił? Sam, co ty wyprawiasz? Wydostanę nas! To się pośpiesz! Okej, idź. Wszyscy na górę! Jazda! Zacięły się! Podsadź mnie! Wejdę przez okno! Otwórz z drugiej strony! Byle szybko! Hej, chodź sam! Przygotujcie się! Przygotujcie się! Powietrze. Spójrz na to. Nie no, bez żartów, kurwa. Dzięki, że mnie ostrzegliście, chłopaki. Gdzie ta wieża? Już blisko. Chodź, idziemy. Jak się miałeś, młody? Mało brakowało, co? Tak. Miewaliśmy lepsze momenty. Ale jakoś z tego wyszliśmy. Tak. Ej, patrzcie! A nie mówiłem? Spróbujmy się tam jakoś dostać. A ty, jak się trzymasz? To normalka, nie? Jak byłam z Henrym, sama załatwiłam kilku zarażonych. Byłbyś ze mnie dumny.